Ja chciałem się zapytać, jaka jest Pana ulubiona teoria spiskowa, jeśli chodzi o ostatnie wydarzenia w Turcji? No, wie Pan, ja oczywiście nie wiem, ale jak czegoś nie wiemy na pewno, to dobrze jest się odwołać do klasyków, to znaczy do Rzymian starożytnych, którzy każde spostrzeżenie ubierali w postać pełnej mądrości sentencji. Tutaj znakomicie pasuje sentencja "is fecit cui prodest". Ten zrobił, kto skorzystał. Najbardziej na tym zamachu skorzystał prezydent Erdogan. To widać gołym okiem. Więc moje podejrzenia się kierują przede wszystkim wobec niego. Tym bardziej, że proszę zwrócić uwagę, jak jest chwalony. Przecież nie mogą się go nachwalić czołowi demokraci. U nas były takie straszne, tu i komisja wenecka i tego, trzech sędziów tam nie zaprzysiągł pan prezydent Duda, to już faszyzm podniósł głowę. A tam 2500 wsadził za kraty i jak go chwalą. Z tego wynika, że trzeba, jak, no, trzeba być państwem silnym, to wtedy jest się chwalonym. Wszystko się wszystkim wtedy podoba. Dziękujemy. Proszę bardzo, tutaj kolega. Dzień dobry. Ja chciałem poznać Pana opinię na temat tego, żeby w temacie, czy po to, żeby uzyskać podmiotowość, polityka polska nie powinna się przeorientować na współpracę bardziej ścisłą z Chinami? A no to wie Pan, dobrze jest rozwijać stosunki, zwłaszcza korzystne, z pierwszą gospodarką świata. Dobrze. Tym bardziej, że ta gospodarka świata chce te stosunki rozwijać, chce włożyć nogę w drzwi tutaj europejskie, możemy im te drzwi uchylić, no dlaczego nie? Tyle tylko, że to wcale nie musi być dobrze widziane przez naszego najważniejszego sojusznika. Więc dlatego moglibyśmy to z tego zrobić, troszeczkę poprawić w ten sposób pozycję negocjacyjną, no bo jak nie, to my uchylimy drzwi nie na jedną nogę, tylko na obydwie nogi. To jest to jakaś, no z takich rzeczy nawet warto. Polityka polega na tym, że się wykorzystuje możliwości. Jeżeli się pojawia taka możliwość, to trzeba nauczyć się ją wykorzystać. Proszę. Proszę bardzo, tutaj pan. Dzień dobry, panie redaktorze. Ja właśnie wracając do naszej polityki chińskiej, chciałem pana zapytać, jaki jest pana stosunek do chińskiego programu jedwabnego szlaku, który ma być przeprowadzony przez Rosję? Czy czasami rolą Polski nie będzie blokowanie tej inicjatywy, żeby zabezpieczyć amerykańskie interesy związane z gospodarką morską? I drugie moje pytanie, co się okaże, kiedy obecność amerykańska, tak jak przewiduje profesor Brzeziński, może okazać się nieskuteczna, wręcz groteskowa, czy to nie rozzuchwali Putina? Proszę pana, no ja nie wiem, Putin mi się nie zwierza, także nie wiem, co by go rozzuchwaliło. Myślę, że tutaj w tej mierze możemy się stosować do takich, dziękuję bardzo, do takich ogólnych wskazówek pruskiego teoretyka wojny Karola von Clausewitza, który powiedział, że sprawcą wojny nie jest napastnik, tylko napadnięty, bo swoją słabością zachęcił napastnika. Otóż im słabsza będzie Polska, tym bardziej rozzuchwalać się będzie Putin. Dlatego naszym celem powinno być maksymalnie wzmocnienie państwa i to nie na zasadzie prężenia cudzych muskułów, bo to się zawsze źle kończy. Myśmy cudze muskuły, to znaczy angielskie i francuskie, prężyli w 1939 roku. Skończyło się to straszliwą katastrofą. Straszliwą katastrofą, trzeba budować fundamenty własnej siły państwa, przede wszystkim ekonomicznej, która się potem przekłada na siłę militarną. I to jest jedna rzecz. Natomiast niewątpliwie, tak jak już mówiłem, Stany Zjednoczone wcale nie muszą patrzeć życzliwie czy z zachwytem na wchodzenie Chin do Europy. No, to my z przyjaciółmi, powiem tak, z przyjaciółmi trzeba rozmawiać szczerze i trzeba im mówić prawdę. Wrogów trzeba oszukiwać, a przyjaciół nie wolno. W związku z tym powinniśmy szczerze rozmawiać z Amerykanami. No, my tu chcemy poprawić siłę naszego państwa,
i albo to zrobimy razem z wami, albo to zrobimy razem z Chińczykami. Bo jaką zaletę ma jedwabny szlak, nawet przez Rosję prowadzony? Taką, że umożliwia nam, stwarza Polsce szansę rozluźnienia tych kleszczy, jakie tworzy dla nas program Mitteleuropa. To rzeczywiście stwarza nam taką szansę. To nie znaczy, że my sobie te kleszcze rozluźnimy na pewno, bo na pewno to wszyscy umrzemy, ale szansa to jest szansa. Jak będziemy się rozsądnie zachowywali, jak będziemy umiejętnie do tego podchodzić, to możemy z tej szansy skorzystać, a to jest szansa niewątpliwie. Więc dlatego, wie pan, zawsze trzeba pójść na pewne ryzyko. W polityce nie ma możliwości uniknięcia ryzyka, no chyba, że ale na wywieszenie białej flagi to zawsze mamy czas, zawsze to zdążymy zrobić.